oprę się na konkretnych badaniach. Jest tak zwana baza COBISE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i tam monitorowania tych emisji wszystkich. Ta baza w roku 2019, bo takie dane są dostępne, pokazuje, że ze wszystkich 8, bo tyle tak naprawdę mamy instalacji termicznego przekształcania w kraju, łącznie w ciągu roku 2019 wyemitowano 0,05 grama dioksyn. W tym samym czasie paleniska domowe, bo tak bym to jakoś nazwał, czyli miejsca, takie domy, w których szczególnie stare kopciuchy, czyli stare piece stałopalne spalają odpady, wyemitowano 26 gramów. Więc ja nie mówię, że dioksyny nie są szkodliwe, tylko spójrzmy na to, kto je emituje. A jeżeli przeanalizujemy całość emisji w kraju, to zobaczymy, że jeszcze mamy energetykę, przemysł, transport, pożary lasów, pożary składowisk, pożary nielegalnych miejsc składowania odpadów, magazynowania odpadów. To są praktyczne przyczyny emisji tych dioksyn. Zakład komunalny zrobił znacznie więcej i robi znacznie więcej w celu komunikacji z mieszkańcami. Od 2 lat rozmawiamy z Radą Dzielnicy Siódmej. 3 spotkania z mieszkańcami były tutaj w tym budynku na Podmiejskiej. 2 w szkole w Groszowicach. Mamy powołaną Radę Społeczną, to myśmy ją powołali, gdzie są przedstawiciele wszystkich rad dzielnic, gdzie są radni miasta, gdzie jest gremium naukowe z Politechniki Opolskiej i z Uniwersytetu Opolskiego, gdzie są specjaliści z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska z Urzędu Miasta i do którego zapraszaliśmy również już dawno przeciwników. Dopiero teraz przyjęli nasze zaproszenie na sesję wrześniową, z czego bardzo się cieszymy. Jeżeli nie powstanie tego typu instalacja, no nie będziemy mieli innego wyjścia, jak kierować odpady do składowania, tak? Będzie to częściowo nielegalne, no bo jest konieczność ograniczenia masy składowanych odpadów do 10% z tych, które są wytwarzane. Natomiast no, będziemy płacić kary też za duże ilości składowanych odpadów. Wzrośnie bardzo ta znajdująca się za nami tutaj górka odpadowa. Chcemy ten proces opóźniać, ponieważ jest to dla poszanowania środowiska. Jest to miejsce funkcjonujące tutaj już od 27 lat. I chcemy je oszczędzać dla przyszłych, że tak powiem, pokoleń. Z odorami mamy rzeczywiście problem, ale winą tego jest kompostownia pryzmowa typu otwartego. Te odpady trzeba przerzucać, trzeba przesiewać, trzeba dbać o to, żeby proces kompostowania zachodził bardzo prawidłowo. I w związku z tym podczas tych czynności mogą powstawać procesy jakieś odorotwórcze. I zazwyczaj na to mieszkańcy tutaj mogą się skarżyć. Nowe planowane instalacje, które zamierzamy wybudować, ograniczą niemalże do zera, ponieważ wszystko będzie w zamkniętych, hermetycznych halach. Nowe instalacje nie będą generować zwiększonej ilości prądu. Będą generować bardzo duże ilości ciepła, które będą mogły być wprowadzone do sieci ECO, zasilając poszczególne domostwa w poszczególnych dzielnicach miasta Opola.